blokowania, tworzenia takich aglomeratów na powierzchni każdego z tych dysków. I teraz proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób to działa. Światło, kwanty promieniowania biegną od dołu i natrafiają na te dziesiątki czy setki kolejnych dysków ułożonych właśnie, tak jak powiedziałem, jak te naleśniki na takiej bardzo grubej warstwie. I te kwanty promieniowania w każdym przypadku mogą trafić na białko, które jest światłoczułe. W każdym przypadku ten kwant promieniowania może zostać pochłonięty przez białko znajdujące się na pierwszym dysku, na kolejnym i tak dalej, i tak dalej. To z tego powodu pręciki są pręcikami, są tak bardzo wydłużone, bo muszą zawierać bardzo dużo, kilkaset tego typu warstw, żeby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo pochłonięcia kwantu promieniowania przez taką komórkę. Zwierzęta nocne tak naprawdę jeszcze na górze mają specjalną taką tkankę, która powoduje odbicie, taką, która wygląda trochę jak folia odblaskowa, powoduje odbicie tego kwantu promieniowania i ten kwant promieniowania wraca jeszcze raz do naszego i przechodzi jeszcze raz przez tę warstwę, co dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo pochłonięcia kwantu promieniowania. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał kota i świecił mu, nie wiem, latarką czy reflektorem samochodowym w nocy, to wie, jak ta warstwa mocno to światło odbija. I tutaj jest obraz schematyczny, a tutaj już jest obraz też mikroskopowy, choć uzyskany inną metodą, gdzie pokazane są właśnie sposób upakowania tych światłoczułych cząsteczek białka. Każda taka kropeczka tutaj w tym miejscu to jest pojedyncze białko. Jak widać, one układają się w bardzo takie dobrze zorganizowane wzory, które możemy obserwować, możemy analizować. One są różne w zależności od funkcji tych komórek i tak dalej, i tak dalej. A teraz chciałbym już właśnie przejść do tego, o czym znam się najlepiej, czyli o tym, jak to białko wygląda. To białko to jest rodopsyna. Rodopsyna, nazwa pochodzi właśnie od angielskiej nazwy pręcików. Jest to białko, tak jak powiedziałem, błonowe, składające się z siedmiu transbłonowych helic. Wygląda w ten sposób. Zakres błony to jest ta, mam nadzieję, widoczna, ta troszeczkę zaszarzała przestrzeń. Błona zaczyna się tutaj, kończy się w tym miejscu, więc widzimy, że praktycznie całe białko jest w tej błonie zanurzone, tylko niewielki fragment wystaje na jedną stronę i wystaje na drugą stronę błony komórkowej. Oczywiście proszę pamiętać, że te białka są bardzo gęsto upakowane obok siebie, więc wygląda to rzeczywiście to raczej w taki sposób, ale ja będę chciał się skupić na pojedynczym takim białku i teraz w innym programie pokażę model molekularny. To jest właśnie ten model molekularny rodopsyny, model trójwymiarowy. Możemy sobie obejrzeć, jak to wygląda z boku, czyli od strony tej błony biologicznej. Możemy obejrzeć, jak wygląda z góry i jak wygląda od dołu. Coś, co jest bardzo charakterystyczne dla tego białka, to jest taki fragment znajdujący się, mam nadzieję, że zaraz będę mógł to pokazać, znajdujący się w tym miejscu. Tutaj to jest taka cząsteczka, która jest przyłączona specjalnym wiązaniem chemicznym do tego białka. I jeżeli Państwu powiedziałem wcześniej, że rodopsyna jest białkiem światłoczułym, to nie jest do końca precyzyjne, ponieważ tak naprawdę światłoczułym elementem tego białka jest właśnie ta cząsteczka przyłączona tutaj w tym miejscu. Ta cząsteczka nazywa się retinal i rzeczywiście to ona odgrywa kluczową rolę w widzeniu praktycznie wszystkich organizmów, jakie w widzeniu, w ogóle w detekcji światła praktycznie wszystkich organizmów, jakie występują na Ziemi. Teraz chciałbym, jeszcze tutaj wrócimy do tego obrazka, ale chciałbym teraz szybko przejść do mojej prezentacji, pokazać, jak ta cząsteczka retinalu wygląda. Z punktu widzenia chemicznego wygląda w ten sposób. Każdy, kto jeszcze coś pamięta z chemii, to może zauważyć, że tutaj występują wiązania podwójne i to wiązania podwójne skoniugowane, to znaczy jeden obok drugiego, oddzielone wiązaniem pojedynczym.
Z punktu widzenia chemicznego jest to bardzo ciekawa struktura, bo to tak naprawdę te podwójne wiązania tworzą jeden bardzo duży orbital, po którym mogą podróżować sobie wszystkie 10 elektronów, które tam się znajdują. Jest to bardzo duży orbital wielkości całej tej cząsteczki i jednocześnie ten orbital jest bardzo podatny na polaryzację. I rzeczywiście, jeżeli nastąpi jakaś perturbacja pola elektrycznego, czyli mówiąc inaczej, gdzieś w pobliżu pojawi się kwant promieniowania elektromagnetycznego, pojawi się taka perturbacja, te elektrony mogą zostać spolaryzowane i po prostu pochłonąć ten kwant promieniowania. To jest jakby podstawowy proces pokazujący ten, w jaki sposób ta właśnie cząsteczka retinalu pochłania kwanty promieniowania. Ale chciałem jeszcze zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, za chwilę to okaże się być ważne. Jest ta forma retinalu nazywa się 11-cis, dlatego że tu występuje wiązanie podwójne w konfiguracji cis. To jest bardzo w tym przypadku istotne. Za chwilę spróbuję też wyjaśnić dlaczego. Otóż, jeżeli już ta cząsteczka pochłonie kwant promieniowania, który dotarł do naszego oka, dotarł do naszej komórki, dotarł do tych dysków, które się tam znajdują i znalazł się i dotarł do tej cząsteczki, może zostać, energia tego kwantu promieniowania może zostać pochłonięta. I w jej wyniku cząsteczka oczywiście wejdzie z chemicznego punktu widzenia na stan wzbudzony. Ten stan wzbudzony jest bardzo niestabilny. Po kilkudziesięciu pikosekundach ten stan wzbudzony przejdzie na stan podstawowy, ale to już będzie stan podstawowy inny, ponieważ okazuje się, że niższym energetycznie stanem jest stan, w którym to wiązanie podwójne tutaj już nie występuje w konfiguracji cis, tylko w konfiguracji trans. Wiązanie podwójne cis jest mniej stabilne energetycznie niż trans i rzeczywiście w wyniku pochłonięcia kwantu promieniowania cząsteczka z takiej formy przechodzi w taką formę. To jest reakcja fotoizomeryzacji, tak się nazywa. Wiem, że chyba za chwilę będzie prezentacja, gdzie też troszeczkę o tych fotoizomeracjach będzie mowa. Więc tak z punktu widzenia chemicznego wygląda cały ten proces pochłonięcia kwantu promieniowania przez cząsteczkę, która jest częścią białka rodopsyny. To teraz wróćmy do samej rodopsyny. Więc tutaj mamy tę cząsteczkę 11 cis retinal. Jeżeli ktoś nie widzi tego wiązania podwójnego cis, to ja go teraz podświetliłem, jest widoczne tutaj w innym kolorze. Mam nadzieję, że to jest widoczne. I teraz możemy sobie wyobrazić, tak? Mamy tę cząsteczkę, która jest wygięta, pochłania kwant promieniowania i po bardzo krótkim czasie nastąpi fotoizomeryzacja i ta cząsteczka się wyprostuje. I proszę teraz zwrócić uwagę. Ja pokażę teraz model molekularny tego białka i tej cząsteczki już po aktywacji w tak zwanej formie meta-2. Będzie wyglądała w ten sposób. To jest teraz ta sama cząsteczka, tylko w tym przypadku już to wiązanie podwójne jest w konfiguracji trans, co oznacza, że cała cząsteczka jest wyprostowana. Mam nadzieję, że to będzie teraz tutaj ładnie widoczne. To jest po aktywacji, dlatego białko jest czerwone. Przed aktywacją białko było niebieskie i proszę zwrócić uwagę, tak wyglądała ta cząsteczka przed pochłonięciem kwantu promieniowania, tak wygląda ta cząsteczka po pochłonięciu kwantu promieniowania. Była wygięta, w tej chwili jest wyprostowana. To jest ten podstawowy mechanizm, który odpowiada za nasze widzenie na poziomie tej pojedynczej cząsteczki. Teraz popatrzmy, jak to będzie wyglądało na poziomie całego białka. Troszeczkę odsuńmy ten model i tutaj mamy model molekularny białka po aktywacji i przełączę go na model molekularny białka przed aktywacją. Proszę zwrócić uwagę, że zmiana jednego wiązania, tak? Wiązanie podwójne zmienia się z cis w trans, powoduje pewną lokalną zmianę tej cząsteczki, ale to powoduje globalną zmianę konformacji całego białka. Ja teraz będę kilkakrotnie przełączał, więc to jest przed aktywacją, to jest po aktywacji.
Jeszcze raz. Po aktywacji, przed aktywacją. Szczególnie ważnym elementem jest ten element na dole, który podczas aktywacji, tutaj te dwie helisy, tu znajdujące się, zmienią swoje położenie. O, właśnie tak. I tutaj w tym miejscu otwiera się taki interfejs po stronie wewnątrzkomórkowej, do którego może się przyłączyć inne białko, które już odpowiada za odebranie tego sygnału od aktywnej rodopsyny i przekazanie tego dalej. To białko się nazywa białkiem G. Za chwilę jeszcze będę mógł o tym powiedzieć. Więc teraz już ten proces widzenia na poziomie całego białka polega właśnie na zmianie konformacyjnej. Na zmianie konformacyjnej indukowanej przez zmianę fotoizomeryzację jednego z wiązań podwójnych w tej cząsteczce. OK. To już było. No i teraz popatrzmy już na to na poziomie, bardziej na poziomie komórki, czy na poziomie takiego pojedynczego dysku. Tak? Mamy tutaj te dyski, które zawierają dwie warstwy błony fosfolipidowej. Tak jak mówiłem, tutaj są bardzo gęsto upakowane te cząsteczki rodopsyny po to, żeby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo pochłonięcia tego promieniowania. Jeżeli jakiś kwant promieniowania zostanie przez cząsteczkę rodopsyny pochłonięty, cząsteczka rodopsyny ulegnie aktywacji, tak jak mówiłem, wtedy znajduje się w formie tak zwanej meta-2. Ta forma aktywna ma możliwość przyłączenia i aktywowania takiego czynnika, który się nazywa transducyną, to jest białko G, który przyłącza się teraz tutaj do tej aktywnej rodopsyny i samo się będzie aktywowało. Aktywacja tego białka G będzie znowu powodowała tak zwaną kaskadę sygnałową, to znaczy białko G po aktywacji rozpada się na dwa fragmenty, jeden z tych fragmentów przyłącza się do innego białka, które ma bardzo ważną funkcję. Jest to enzym, który odpowiada za przekształcenie pewnej małej cząsteczki w naszej komórce pręcikowej. Jest taka cząsteczka, nazywa się cykliczne GMP i ona będzie rozkładana przez ten enzym PDE6 do innej formy już niecyklicznej. I to jest kaskada sygnałowa, która dzieje się w komórce pod wpływem promieniowania, ale też chciałem zwrócić uwagę, że to jest taki samopowielający się system. To znaczy jeden kwant promieniowania może, załóżmy, aktywować jedną cząsteczkę rodopsyny. Jedna cząsteczka rodopsyny może aktywować białko G, ale po aktywacji białka G może aktywować kolejne. I kolejne, i kolejne. Więc to jest ten taki pierwszy etap powielania się sygnału, tak, czy wzmacniania sygnału. Następnie każda z tych aktywnych już cząsteczek białka G może przyłączyć fosfodiesterazę, czyli właśnie ten enzym, który może znowu w bardzo szybki sposób powodować rozkład kilkuset, kilku tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy cząsteczek tego cyklicznego GMP w naszej komórce. I rzeczywiście tak to wygląda, że pojedynczy kwant promieniowania może w konsekwencji, przechodząc przez te wszystkie etapy, spowodować bardzo duże zmniejszenie stężenia tego czynnika w zasadzie w całej komórce. Obniżenie stężenia tego czynnika znowu powoduje zamknięcie kanałów jonowych. Zamknięcie kanałów jonowych będzie spowodowało zmianę polaryzacji całej komórki pręcikowej i w związku z tym zmiana polaryzacji całej komórki pręcikowej, jeżeli ta polaryzacja osiągnie pewną progową wartość, spowoduje aktywację aksonu, czy tej części tutaj, i przesłanie sygnału do kolejnej komórki już układu nerwowego, która będzie mogła ją zintegrować i następnie przesłać dalej do układu nerwowego. Więc bardzo piękny system takiego autowzmacniania układu odbierającego sygnały świetlne. Bardzo, bardzo skuteczny. Jak jest skuteczny, to kilka lat temu zostały przeprowadzone badania i okazało się na specjalnie zaprojektowany sposób, okazało się, że wystarczy wysłać do oka ludzkiego paczkę pięciu fotonów i już
jesteśmy w stanie zareagować, jesteśmy w stanie zidentyfikować, że tak, w tym momencie dotarł błysk światła do naszego oka. Prawda? Jest to naprawdę wyjątkowe, można powiedzieć bardzo wyjątkowe osiągnięcie natury. A i tak proszę pamiętać, my nie jesteśmy zwierzętami nocnymi, które mają ten wzrok jeszcze dużo bardziej wyczulony i no, pewnie w tych zakresach bardzo słabego widzenia radzą sobie z tym dużo lepiej. Jeszcze tylko tak bardzo króciutko o tym, dlaczego widzimy kolory. Widmo absorpcji 11 cis retinalu wygląda w ten sposób. Maksimum to jest 380 nanometrów. Gdy tę cząsteczkę połączymy przy pomocy odpowiedniej reakcji chemicznej z jakimś białkiem, a w zasadzie z argininą aminokwasem argininą tego białka, okazuje się, że to powoduje przesunięcie widma absorpcji w taki sposób, że maksimum będzie około 440 nanometrów. 380 to jest zakres ledwo widzialne, czy to jest zakres w zasadzie na granicy pomiędzy światłem UV a światłem widzialnym. 440 to już jest zakres jak najbardziej widzialny. Ale to też jeszcze nie koniec, bo tak naprawdę jeżeli ta cząsteczka znajdzie się w kontekście białka rodopsyny, to znaczy zostanie przyłączona tam w tym modelu, gdzie pokazałem, to widmo absorpcji jest jeszcze bardziej przesunięte. Przesunięte tak, że maksimum będzie wynosiło 500 nanometrów. A to ilustruje bardzo dobrze ideę, którą tutaj chcę pokazać, że w zależności od kontekstu, w jakim ten 11 cis retinal umieścimy, no to jest możliwość manipulowania tym widmem absorpcji i przesuwania tym widmem absorpcji tak, żeby odpowiednie białka, troszeczkę pewne analogii rodopsyny mogły odbierać kwanty promieniowania o innych długościach fali. I rzeczywiście to jest mechanizm, który został wykorzystany do widzenia kolorów przez nas, bo za odbiór kolorów odpowiadają komórki czopkowe. To na tym obrazku to są te tutaj znajdujące się takie mniejsze. Mają mniejszą wydajność kwantową, ale za to pozwalają nam widzieć kolory. I rzeczywiście mamy trzy rodzaje takich czopków, w których znajdują się analogi rodopsyny, tak skonstruowane, tam wystarczy kilka zmian aminokwasowych, żeby to widmo absorpcji wyglądało inaczej. Więc te czopki, które odpowiadają za widzenie koloru niebieskiego i podobnych, mają widmo absorpcji 420, te, które odpowiadają za widzenie koloru zielonego 534 nanometry i za koloru czerwonego 564 nanometry. To tutaj jest mniej więcej nałożone na barwy, którym to odpowiada. I w ten sposób biologia poprzez pewne modyfikacje, pewne zmiany genetyczne wprowadzane w cząsteczkę rodopsyny mogła otrzymać takie białka, które mogły reagować z różną intensywnością na różne długości fali, które do tego oka docierają. Jeszcze tylko bardzo szybko chciałbym pokazać, jak to wygląda. Jaka jest różnica pomiędzy białkiem fotopsyną, ona się troszeczkę inaczej nazywa, tej, która odpowiada za widzenie koloru zielonego i tej, która odpowiada za widzenie koloru czerwonego. To jest wprowadzenie 11 zmian. One zostały wprowadzone ewolucyjnie dosyć niedawno, około 6-8 milionów lat temu. I to tak naprawdę są zmiany aminokwasowe występujące tutaj w tych pozycjach w kontekście tego. Zresztą widać to, że znajduje się to w kontekście bardzo blisko tej cząsteczki retinalu, więc rzeczywiście zmieniają otoczenie tej cząsteczki i powodują wyraźną zmianę absorpcji promieniowania. Z czym to się wiąże? No właśnie, my jako ludzie jesteśmy trichromatyczni, to znaczy mamy trzy rodzaje czopków, jesteśmy w stanie widzieć około 10 milionów kolorów. Ludzie i część małp naczelnych ma takie właściwości, większość ssaków ma tylko dwa rodzaje czopków, to znaczy nie jest w stanie widzieć tych wszystkich kolorów, nie ma tych czopków odpowiadających za widzenie koloru czerwonego.
Więc w jakiś sposób możemy się czuć wyróżnieni przez ewolucję. Ale chciałem też powiedzieć, że są też część ssaków morskich, które tak naprawdę mają tylko jeden rodzaj czopków. Czyli tak na dobrą sprawę ich widzenie kolorów polega na widzeniu w różnych intensywnościach szarości. I tutaj zresztą tak przedstawiłem kilka takich przykładów. Proszę zwrócić uwagę, że to są zwierzęta przeważnie szare, ale jest jeszcze jedna rzecz. Na przykład lew morski poluje na pingwiny. Pingwiny też są, mam piękną analogię, jak Spitfire w czasie II wojny światowej. Tak? Jeżeli patrzymy od dołu, to jest niebieski, a jeżeli patrzymy od góry, to będzie zielony. Tak, żeby się zawsze zlewał z tym otoczeniem. Właśnie dlatego, że drapieżniki, które polują na pingwiny, no, są monochromatyczne, nie są w stanie tych kolorów tak dobrze rozróżnić. Ptaki są albo tetra, albo pentachromatyczne, ale i tak rekordzistą są pewna grupa skorupiaków. Napisałem sobie polską nazwę, bym w życiu nie zapamiętał. Ustonogi, które mają aż do 16 różnych rodzajów czopków odbierających światło. Światło zakresu widzialnego, światło zakresu UV. Mają również czopki, które odbierają światło spolaryzowane. I rzeczywiście, podobnie jak ptaki, proszę zwrócić uwagę, że są gotowe z tego korzystać. Proszę zwrócić uwagę, jak barwne są te organizmy. Właśnie dlatego, że są w stanie tak dokładnie te kolory odróżniać, wykorzystują to do przeżycia, do wysyłania sygnałów o dostępności płciowej na przykład i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak jest zresztą w przypadku ptaków, które też wiemy, że są bardzo kolorowe, choć tu akurat różnica jest taka, że w przypadku ptaków w większości przypadków to mężczyzna robi make-up, jak to przedstawiłem tutaj na tym obrazku. Tutaj jest grupka takich ptaków. Samic prawie nie widać, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że one są prawie niewidoczne, ale samce błyszczą na odległość. Okej, to nie chciałbym przedłużać. Na koniec tylko, ponieważ jest to prezentacja na sympozjum okulistycznym, postanowiłem, że umieszczę zdjęcie, które kiedyś bardzo mi się podobało. Podobno to jest reklama jakiegoś zakładu optycznego w Hadze, w Holandii. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, za fantastyczny wykład. Zapraszamy do wykładu pana profesora, doktora habilitowanego Wiesława Gruszeckiego. Panie rektorze, o jest pan rektor, zapraszamy na scenę. Te prezentacje się pochowały. Tutaj są, tak? Nie, moment, jeszcze bo coś rzutnik nie pokazuje. One były na pulpicie, te czy to są? Które są? Gruszecki. Mamy dużo, wielu okulistów tutaj, także.
So thank you, Anselm, but somebody from your family probably was already co-working with our known painter Jan Matejko. Mm-hmm. And I dedicate this talk to Professor Anselm Neumann on the occasion of his celebration of granting doctorate honoris causa of Medical University in Lublin. I proszę Państwa, trudno mówić o karotenoidach, żeby nie pokazać obrazka z karotenoidami. To są barwniki, no dlatego jeden z numerów Analytical Chemistry był poświęcony właśnie analizie. Ale nie wiem, jeśli ktoś z Państwa nie widzi barw, to proszę wytężyć wzrok, dlatego że barwniki są barwne. I z karotenoidami spotykamy się na co dzień. I o ile ktoś może myśli, że skomplikowana nazwa, polieny, ksantofile, karotenoidy, to jeśli spojrzymy, to one nadają barwę naszemu życiu. Dlatego, że praktycznie spotykamy się z nimi na co dzień. Są to barwniki, które spotykamy w marchwi, dyniach, bananach, używają je zwierzęta, nawet do farbowania krawatów. I proszę Państwa, jeśli teraz okulista spojrzy w dno naszego oka, to w samej centralnej części zauważymy właśnie plamkę żółtą. Czy ona jest żółta w takim widoku? No w zasadzie możemy powiedzieć tak, nie, ale na pewno widzimy tę różnicę, jeśli mamy wypreparowaną samą siatkówkę z oka ludzkiego. Ponieważ stężenie barwników, które są właśnie skoncentrowane w tej centralnej części, w tak zwanej plamce żółtej, jest 100 razy wyższe niż w peryferyjnych częściach siatkówki, ta plamka jest naprawdę, i widzimy tę barwę żółtą. Czyli już na pierwsze pytanie udzieliłem odpowiedzi, dlaczego plamka żółta jest żółta. Dlatego, że zawiera barwniki i w zasadzie z kilku tysięcy barwników karotenoidowych, których przynajmniej mamy 50 w diecie, około 10 znajduje się w osoczu naszej krwi i barierę krew, siatkówka pokonują w zasadzie 2-3 i to jest głównie, to jest luteina i dwie formy zeaksantyny, zeaksantyna oraz mezozeaksantyna. I dzięki temu my nie syntetyzujemy tych barwników. Może gdzieś na drodze ewolucyjnej straciliśmy tę możliwość. Jak powiedział profesor Jóźwiak, bagatela, kilka milionów lat to niedużo, ale zdążyliśmy zatracić tę zdolność, ale na szczęście mamy te karotenoidy w diecie. W diecie zielonej jest bardzo dużo, przede wszystkim luteiny. My to doskonale widzimy jesienią, kiedy zegar biologiczny wyłączy syntezę chlorofilu i widzimy, co jest pod spodem. Jak mieszamy farby w przedszkolu, to jeśli zmieszamy farbę niebieskawą, bo taki jest chlorofil A, z farbą żółtą, no to otrzymujemy taki soczysty zielony. I oczywiście w kukurydzy jest zeaksantyna, stąd nazwa łacińska kukurydzy, zea mais, a raczej odwrotnie, czy było pierwsze jajo, czy kura, zeaksantyna została wyizolowana właśnie z zea mais i dlatego przybrała nazwę zeaksantyna. Mamy również zeaksantynę w papryce i luteiny i zeaksantynę możemy znaleźć, bardzo bogatym źródłem tych barwników są żółtka jaj i oczywiście sezonowym takim warzywem teraz jest dynia. To nie jest kryptoreklama, nie wyświetlam, ponieważ nie mam farmy dyni. I proszę Państwa, teraz jeśli spojrzymy na przekrój, siatkówki, to widzimy, że barwniki żółte są w zasadzie w obszarze pomiędzy fotoreceptorami, które tutaj na naczyniówce spoczywają, a ciałkiem szklistym, czyli światło przebiega z tej strony w kierunku fotoreceptorów, już natrafia na barwniki żółte. I teraz pytanie, w zasadzie jeśli to są barwniki, które nie biorą udziału w procesie widzenia, to dlaczego, zaczynam już dlaczego teraz, do tej drugiej części pytania, dlaczego natura umieściła tam coś, co przeszkadza nam w docieraniu kwantów światła do fotoreceptorów? Przecież jeśli taki kwant światła niebieskiego będzie pochłaniany przez barwniki, które są ustawione przed fotoreceptorami, tak jak okulary słoneczne przed naszym okiem, to te kwanty światła nie dotrą do fotoreceptora. I stąd może pytanie, dlaczego na gruncie ewolucji, bo w zasadzie ta plamka żółta występuje tylko u naczelnych, czyli w tym człowieka, dlaczego w najbardziej wyrafinowanym aparacie widzenia, kiedy mamy taką dużą gęstość fotoreceptorów,
która właśnie najbardziej gęsta jest w obszarze tych czopków. Czyli za widzenie precyzyjne odpowiadają receptory będące zlokalizowane w obszarze plamki żółtej. Dlaczego tam mamy dodatkowe barwniki, które osłabiają tak jakby wiązkę kwantów, które docierają do naszych receptorów. Jeśli zastosujemy nie tylko spektroskopię do takiego przekroju, nie tylko znaczy zwykły obraz i spektroskopię absorpcyjną, ale obrazowanie bardziej zaawansowane z zastosowaniem techniki ramanowskiej, rozpraszania Ramana, to możemy nie tylko pokazać intensywność, jaka jest duża karotenoidów w centralnej części w porównaniu do peryferyjnej, ale też rozróżnić luteinę z aksantyną, ponieważ te barwniki nieznacznie, ale mają nieco inne widma rozpraszania ramanowskiego. I okazuje się, że w centralnej części siatkówki mamy głównie właśnie zeaksantynę. Też jest to pytanie dlaczego. Podczas peryferyjnej mamy głównie luteinę. I teraz, proszę Państwa, dlaczego barwniki są żółte? To nie zadałem w pytaniu, w temacie tego pytania sobie nie zadałem, ale jest to pytanie z punktu widzenia biofizyka bardzo ważne. Profesor Luziak powiedział już o układzie wiązań sprzężonych. Jeśli tych wiązań sprzężonych będziemy mieli około tam 7, 8, 9, to wkraczamy już z widmem pochłaniania, tak jak widzimy na tym widmie luteiny, w obszar widzialny. Czyli jeśli sobie to skorelujemy z widmem promieniowania białego, to widzimy, że te barwniki będą pochłaniały promieniowanie niebieskie, troszkę zielone i to, co pozostanie, co będzie trafiało do naszego oka, będzie to właśnie barwa żółta, pomarańczowa. I teraz bardzo ważnym i kluczowym z punktu widzenia chorób siatkówki, utraty wzroku związanej z wiekiem, tak zwane AMD, Age-Related Macular Degeneration, były wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych w ramach takich dwóch cykli. To ARES, Age-Related Eye Disease Study oraz ostatnio ARES 2. Okazało się, że już suplementowanie naszej diety tylko w przeciwutleniacze typu witamina C, witamina E, kwasy omega-3, cynk powoduje wzrost naszej kondycji, jeśli chodzi o utratę wzroku, o 25%, czyli zmniejszenie ryzyka utraty wzroku związanej z wiekiem tego AMD o 25% to już jest bardzo dużo. I okazało się też jednak, że poprzednio znaliśmy tylko korelację, że brak antyoksydantów i brak karotenoidów w diecie koreluje z właśnie z utratą wzroku związaną z wiekiem, z AMD, ze starczym zwrotnieniem siatkówki, ale nie wiedzieliśmy, czy ta korelacja wiąże się z zależnością przyczynowo-skutkową, czy jest po prostu korelacją związaną z innym jakimś czynnikiem wspólnym. I teraz okazuje się, że o ile antyoksydanty redukują to ryzyko AMD, to udział żółtych antyoksydantów, bo luteina i zeaksantyna również są bardzo dobrymi przeciwutleniaczami, które wygaszają reaktywne formy tlenu, wolne rodniki, tlen singletowy, czyli że obecność żółtych antyoksydantów, czyli tych ksantofili, luteiny i zeaksantyny, praktycznie zatrzymuje natychmiast i zapobiega tak zwanemu zaawansowanemu AMD. Czyli nie możemy jeszcze wrócić do poprzedniej formy, tej nieodwracalnej utraty wzroku, ale możemy zatrzymać ten proces. Więc jeśli byłoby pytanie, na jakiej drodze, w jaki sposób barwniki żółte, ksantofilowe, luteina i zeaksantyna chronią naszą siatkówkę przed reaktywnymi formami tlenu, to są to dwie w zasadzie takie drogi, dwa szlaki. Pierwszy to jest aktywność antyoksydacyjna, ale druga to jest związana z filtrowaniem światła niebieskiego, które jest wysokoenergetyczne i ono samo powoduje, ponieważ retinal jest bardzo silnym fotouczulaczem, czyli jeśli retinal dostanie światło, on będzie generował tlen singletowy, który następnie w reakcjach z innymi cząsteczkami, biomolekułami w aparacie widzenia będzie generował wolne rodniki, które totalną demolkę mogą wprowadzić w gronie cząsteczek odpowiedzialnych między innymi za widzenie. I teraz, jeśli skupimy się na tym drugim, filtrowaniu światła, zrozumiemy, dlaczego te barwniki lokują się tak jak filtr na drodze kwantów światła przed fotoreceptorami. Ale znowu moje pytanie,
to w takim razie może lepiej byłoby zrobić mniej fotoreceptorów i nie ustawiać tego filtra. Po co jest ten filtr, który osłabia nasze zdolności recepcyjne, czyli mniej kwantów dotrze do fotoreceptorów. I otóż chciałem pokazać wyniki naszych badań ostatnich, że to nie jest zwykłe filtrowanie, że to jest bardzo mądre filtrowanie, które dynamicznie zależy od intensywności światła. I tutaj wśród autorów Państwa chciałem powiedzieć jedną rzecz, że te badania nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie zjednoczyli wspólnej aktywności, współpracy fizyków, chemików, lekarzy, okulistów, biologów, chemików obliczeniowych. I to jest duże grono, wśród nas są profesorowie Luchowski, Grudziński, Rejdak, Juneman, wiele pewnie osób przed monitorami swoich komputerów, że bez choćby jednej osoby w tym zespole te badania nie byłyby możliwe. Także dopiero stworzenie takiego dużego interdyscyplinarnego zespołu naprawdę przez wiele lat umożliwiło nam prowadzenie tych badań. Także tutaj w tym momencie chciałem wyrazić na ogromną wdzięczność wszystkim, bo tak jak powiedziałem, że był to też taki mój osobisty, życiowy przykład, jak taka dobra współpraca prowadzi do ciekawych wyników. Także serdecznie tutaj wszystkim dziękuję za tę współpracę. I w ramach tych wyników opracowaliśmy, tutaj, która na okładce się znalazła, tego czasopisma, model żaluzji molekularnych. I teraz w trzech krokach powiem Państwu, jak te żaluzje działają w naszym oku. Czyli już samo to porównanie do żaluzji już sugeruje, że one będą się otwierały i zamykały. Że za zbyt silne światło zamykamy, zbyt słabe światło otwieramy. Że to jest mądre filtrowanie tego światła. Pierwszy krok, powiedziałem w trzech krokach, to jest fotoizomeryzacja. Dokładnie ten sam proces, który pokazywał profesor Jóźwiak z retinalem. Z tym, że w tym wypadku widzimy też w obydwie strony, z trans do cis. Ale ponieważ w niskiej intensywności światła większość ksantofili mam w konfiguracji trans, dlatego pokazuję to w ten sposób. Czyli po kwancie światła one izomeryzują przeważnie do konfiguracji centralnej trans. Skąd my to wiemy? Najprostsze to jest zastosowanie metod chromatograficznych. Widzimy, że po oświetleniu to był błysk jedną lampą błyskową aparatu fotograficznego. Czyli jeśli ktoś nam błyśnie aparatem fotograficznym, robią nam zdjęcie, to luteiny i zeaksantyna fikają z konfiguracji trans do cis w naszym oku, w tym filtrze. I widzimy to na tych chromatogramach z HPLC. I teraz możemy też to zaobserwować w siatkówce naszego oka. Jeśli wyobrazujemy teraz siatkówkę oka rozpraszaniem ramanowskim, tu widzimy pojedyncze aksony i plamka żółta to jest ta najbardziej żółta po środku, to takie obrazowanie ma to do siebie, że dokonujemy go na podstawie analizy widm rozpraszania ramanowskiego, które selektywnie pokazują, jeśli zwrócimy uwagę na to pasmo przy 1131 chyba, ale nie widzę, albo 36. Nie widzę, bo mi oślepia światło, ale pamiętam. I proszę Państwa, to jest diagnostyczne dla form CIS, czyli widzimy, że jeśli porównamy preparaty obrazowane przed oświetleniem i po oświetleniu i do obrazowania my je schładzamy, żeby ta izomeryzacja nie zachodziła, to widzimy, że po oświetleniu faktycznie nie tylko w próbkach chemicznych na HPLC, ale też w naszych, w siatkówce in situ dochodzi do tego procesu izomeryzacji. I teraz drugi punkt to jest reorientacja tych barwników w strukturach biologicznych w błonach, że ta izomeryzacja powoduje reorientację. I w tym celu zaczynaliśmy od układów modelowych, liposomy, czyli kulki takie i metoda konfokalna, czyli czy obrazowanie ramanowskie, czy obrazowanie fluorescencyjne umożliwia nam na przykład przecięcie takiej struktury na przykład na dowolnej głębokości. I wówczas takie przecięcie, taki przekrój wygląda w ten sposób. I ciekawym jest, proszę Państwa, że jeśli cząsteczki, które włożyliśmy do tych membran biologicznych, do tych membran lipidowych, będą ułożone równolegle do błony, tak jak tutaj w tym wypadku, to struktury będą pokazywały intensywną fluorescencję na górze i na dole, a jeśli będą prostopadłe, to będziemy mieli z lewej i z prawej strony. Też możemy to za pomocą anizotropii fluorescencji obserwować. Anizotropia będzie wysoka, czyli czerwone. I teraz, jeśli my zdeponowaliśmy te barwniki w tych błonach, dokonaliśmy taką analizę tutaj metodą FLIM, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, czyli
obrazowanie w oparciu o intensywność fluorescencji, ale też czasy zaniku fluorescencji, to widzimy, że przy bardzo słabym świetle intensywność jest prawie homogeniczna, ale wystarczy, że słabym światłem poświecimy i widzimy już lewo-prawo, czyli cząsteczki ksantofili są prostopadłe do błony, podczas gdy przy silnym świetle widzimy góra-dół, czyli nagle one fiknęły do orientacji poziomej, w tym samym czasie, kiedy izomeryzowały. I widzimy też po anizotropii fluorescencji, możemy też ten widok zaobserwować. Podobnie ze spektroskopią ramanowską. Przy bardzo, bardzo, bardzo słabym oświetleniu, takim, którego prawie nie zauważa oko ludzkie, na poziomie tych 5 kwantów, które profesor już jak mówił, jest prawie homogeniczne. Słabe oświetlenie powoduje reorientację pionową, podczas gdy silne oświetlenie powoduje reorientację poziomą w stosunku do błony, góra-dół. I ta spektroskopia ramanowska ma to do siebie, tak jak powiedziałem, że możemy poszczególne widma odseparować i zlokalizować formy poszczególne, czyli formy trans i cis. I okazuje się, że formy trans będą prostopadłe, są te czerwone do błony, podczas gdy formy cis są równoległe do błony. Oznacza to, że formy trans przeszywają błonę na wylot, podczas gdy formy cis lokują się w jednej monowarstwie z dwuwarstwy lipidowej, leżąc poziomo. I na podstawie badań z dynamiki molekularnej, które przeprowadził członek naszego zespołu, profesor Jacek Czub z Gdańska wraz ze swoim zespołem, wiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że odległość grup polarnych po przeciwnych stronach cząsteczki ksantofilu to jest około 30 angstremów, około 31 angstremów. I grubość warstwy hydrofobowej błon i też grubość warstwy hydrofobowej rodopsydy, którą pokazywał profesor Udziwiak, to jest dokładnie taka sama, 30,16 angstrema. Czyli widzimy, że cząsteczka w postaci trans może tworzyć wiązania wodorowe z przeciwległymi głowami polarnymi błony lipidowej, podczas gdy po izomeryzacji jest zbyt krótka. Aby minimalizacja energii nastąpiła, ona musi tworzyć wiązania wodorowe z jedną tylko częścią, z jedną monowarstwą, czyli się reorientuje. I czy taka reorientacja zachodzi w błonach, znaczy w aksonach naszej siatkówki? No to widzimy z analizy anizotropii fluorescencji, że ona rośnie wraz z intensywnością światła, czyli karotenoidy się reorientują faktycznie w aksonach naszej siatkówki, w powierzchni siatkówki. I czy to świecą, czy my analizujemy na pewno te ksantofile? Otóż mamy możliwość zmierzenia widma, zarejestrowania widma emisji fluorescencji tylko z pojedynczego aksonu. I to pokazuje, że to jest widmo emisji luteiny i zeaksantyny, czyli wiemy, że badamy właściwe związki. I też dodatkowo możemy analizować czasy zaniku fluorescencji. Jeśli czasy zżycia fluorescencji są na poziomie pikosekund, mniejszych niż nanosekunda, to też to potwierdza, że rejestrujemy fluorescencję z ksantofili. Ale bardzo ciekawy efekt, który tu widzimy, że gdy rejestrujemy coraz to bardziej intensywnym światłem, frakcja krótkożyciowa, czyli ta, za którą odpowiedzialna jest luteina i są luteina i zeaksantyna, jest bardziej aktywna, czyli jest wyższa frakcja ksantofili w stosunku do tła. I jeśli tę frakcję odłożymy na takim obrazku, w takiej zależności, widzimy, że w zależności od intensywności światła, jaką obrazujemy siatkówkę, mamy albo mało karotenoidów widzimy, albo dużo. Czyli inaczej mówiąc, albo plamka żółta przy niskim oświetleniu nie jest żółta, jest przezroczysta, przy silnym oświetleniu plamka żółta jest żółta dopiero, dzięki temu, że one się reorientują i pochłaniają promieniowanie. I proszę Państwa, mało tego, że jest ta zależność, to widzimy takie pewne skokowe zależności. To nie jest linia prosta. I pierwszy taki uskok to jest, kiedy widzimy, że bardzo słabe oświetlenie powoduje, że przepuszczenie plamki żółtej jest jeszcze większe, czyli otwieramy te żaluzje, to jest ten pierwszy. I drugi taki gwałtowny wzrost powoduje nagłe zamykanie siatkówki poprzez karotenoidy. I teraz na podstawie tych wyników otworzyliśmy taki model. I proszę Państwa, że przy niskiej intensywności światła mamy przepuszczanie, praktycznie aksony zawierające karotenoidy są przepuszczalne dla światła. Podczas gdy przy dużej intensywności światła tego światła dociera podobna ilość do fotoreceptorów, dlatego że bardzo silnie
pochłaniają karotenoidy, które się w międzyczasie zizomeryzowały do centralnego CIS oraz zorientowały się równolegle do błon biologicznych. I dlatego tę strukturę nazywaliśmy strukturą żaluzji molekularnych. I bardzo jestem, i moi wszyscy współpracownicy jesteśmy wdzięczni Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za sfinansowanie tych badań w ramach programu TIM. I program nazywał się Ksantofile w siatkówce oka, Ksantofile in Veretina OVI. I bardzo dziękując Państwu za uwagę, też zapraszam do odwiedzenia nas albo w czasie, jak to się mówi, w realu, albo też za pomocą strony internetowej, gdzie możemy wirtualnie zwiedzać nasze laboratorium. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Zapraszamy teraz pana profesora Roberta Rejdaka z wykładem. Zapraszamy, panie rektorze, proszę. Jakby mógł pan prosić o pomoc, żeby to podłączyć. Jestem pod wrażeniem obu wykładów. Moi szanowni koledzy pokazali nam świat molekularny, który pozwala nam na to, żebyśmy właśnie mając tą wiedzę na temat procesów stojących za fizjologią widzenia, mogli odwracać skutki różnych chorób, czy to farmakologicznie, czy też najróżniejszymi metodami, które teraz się wprowadza. Było wymienionych tu kilka jednostek chorobowych. Przede wszystkim najczęstsza przyczyna pogorszenia widzenia czy ślepoty, jaką jest AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. To są choroby, które w różnym tempie uszkadzają wzrok. Natomiast ja wybrałem na dzisiejsze sympozjum takie zagadnienie, które niestety jest całkowicie nieprzewidywalne, może dotyczyć nas wszystkich, i wtedy stanowi dramat, a mianowicie mam na myśli tutaj urazy gałki ocznej, urazy również układu wzrokowego i tak jak będę starał się Państwu pokazać, tego typu patologie stanowią rzeczywiście przyczynę dramatów ludzkich. Jeszcze tylko sprawy techniczne. Przełącz pan. Zobacz, czy jest obraz. Jest tylko. Okej, dziękuję bardzo. I poza tym leczenie takich stanów wymaga pracy zespołowej, wymaga podejścia często interdyscyplinarnego, który zaczyna się pod mikroskopem, na oddziale okulistycznym, na bloku operacyjnym, a często kończy się w klinice neurologii czy w klinice rehabilitacji. Może również dotyczyć często działań neurochirurgów, chirurgów szczękowych, a nawet psychiatry, ponieważ bywa, że tego typu stany, jeśli dotkną młodego człowieka pełnego planów życiowych, pełnego jakichś wielkich wizji na temat swojego życia, w ciągu kilku sekund takie zdarzenie całkowicie to życie zmienia. My tu również witam pana profesora Marka Rękasa, konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki. W tej chwili w Polsce też przygotowujemy taką organizację całego systemu po to, żeby realizować podstawową zasadę leczenia tych schorzeń, a mianowicie walkę z czasem.
ponieważ tego typu schorzenia to jest, i leczenie tych schorzeń to jest typowa walka z czasem. Oczywiście ja będę Państwa troszeczkę straszył i przerażał tymi obrazami, które są dla mnie codziennością. I powiem szczerze, że spotkania z kolegami, z panem profesorem Gruszeckim, z panem profesorem Jóźwiakiem, to jest dla mnie taka trochę mentalna ucieczka zawsze, ponieważ mówimy o fizjologii, o zdrowiu, o takich stanach, które stoją właśnie i warunkują właściwe widzenie. Natomiast jak wracam do siebie, do pracy, w zasadzie bywa, że płaczę z tymi pacjentami i staram się im wytłumaczyć, że może nie będzie jeszcze tak źle, że jeszcze może coś się uda zrobić. Postaram się tu troszkę o naszych pacjentach też opowiadać. To jest młoda pani w zaawansowanej ciąży, która postanowiła u siebie w sklepie, który prowadziła z materiałami papierniczymi, podnieść taki pakunek z papierem i kartka Bristolu przecięła tej pani rogówkę. Wylądowała oczywiście u nas w szpitalu. Tragedia wielka dla całej rodziny, bo to jest tragedia, która dotyczy całych rodzin. Potem to są częste wizyty u okulisty. Widzieliśmy tam technikę zaszywania rany rogówki. Tu z kolei mamy efekt tępego uderzenia w gałkę oczną. Takie sprawy mogą się zdarzyć przy grze w piłkę, tenisa, ale również wiadomo, jakiegoś rodzaju bójka. Tego typu pacjenci to są zazwyczaj młodzi mężczyźni, którzy przychodzą do nas właśnie z takimi problemami. Tutaj mamy urwaną soczewkę. Oczywiście oko też nie widzi, tworzy się w szybkim tempie zaćma, ale oko to jest taka, w zasadzie całkowicie można porównać tą strukturę do piłki. I jeśli nie dochodzi do zranienia, tylko uraz tępy powoduje nagłe odkształcenie właśnie gałki ocznej, wówczas w środku, wewnątrz mogą zdarzyć się najróżniejsze uszkodzenia, takie jak zerwanie soczewki, krwotok do ciaszki, z tego może się odkleić siatkówka, plamka żółta, o której dzisiaj tyle mówiliśmy, ulega różnym uszkodzeniom, na przykład obrzęk plamki, może być to również pęknięcie naczyniówki i w różnym mechanizmie powstaje nieodwracalna często ślepota, nieodwracalne pogorszenie widzenia, które no, dzięki technologiom, które w tej chwili mamy do dyspozycji, możemy odwracać. Tutaj widzimy operację zaćmy u młodego człowieka, gdzie doszło właśnie do takiego zerwania soczewki. Ja chciałbym powiedzieć, że my jako lekarze, na pewno słuchają nas dzisiaj zarówno studenci, lekarze młodzi i innych specjalności, pamiętajmy, że jeśli jest w wywiadzie uraz oka, musimy wykluczyć właśnie takie uszkodzenia, które mogą prowadzić do zakażenia i zapalenia wnętrza gałki ocznej. Tutaj u dołu widzimy oko wypełnione poziomem ropy. Przepraszam, czy pilot, bo wczoraj był tu pilot, nie wiem, czy i wskaźnik laserowy by mi się tu przydał. No, tak czy inaczej musimy wykonać wiele badań obrazowych i tak jak pan profesor Gruszecki powiedział, obrazowanie, to słowo było wielokrotnie dzisiaj używane, bardzo pomaga w okulistyce. W zasadzie okulistyka to są obrazy. My w tej chwili dzięki technologii możemy sfotografować oko, również zrobić różnego rodzaju prześwietlenia gałki ocznej, szukając następstw urazów. Który to, przepraszam? Niestety ani ten, ani ten. A i laser też chyba nie działa.
W każdym razie tu widzimy na przykład przekrój poprzeczny dzięki takiej technologii UBM, gdzie wewnątrz gałki ocznej, to jest całkowicie schowane, my tego żadnym innym aparatem nie możemy zobaczyć, widzimy ciało obce, które tkwi w kącie przesączania oka. I jeszcze raz, boimy się zakażenia, które prowadzi do zapalenia wnętrza gałki ocznej. To jest cały szereg objawów. Ten stan powoduje w szybkim tempie właśnie uszkodzenie przez toksyny bakteryjne. Także też chciałbym powiedzieć, że okulistyka to jest wiele dziedzin, zarówno mikrobiologia, chirurgia, nauki podstawowe, farmakologia. I tu dzięki tym zdobyczom możemy często leczyć nawet tak zaawansowane stany, jak tutaj widzimy na filmie, to jest oko pewnej pani, która na Lubelszczyźnie, wiemy, że Lubelszczyzna jest znana z uprawy chmielu i tytoniu i często mamy takie urazy, gdzie na przykład takim drutem, na który się wleka liście tytoniu, młodzi ludzie uszkadzają sobie gałkę oczną. Wtedy jest piorunujące zakażenie oka. To jest cała lista, gama bakterii, które oczywiście mogą w różnym tempie gałkę oczną po urazie uszkadzać. Pamiętajmy, że mamy właśnie pewne bakterie, na przykład bacillus, które w ciągu godzin niszczą gałkę oczną po urazie, szczególnie jeśli mamy zanieczyszczenie glebą, czy zanieczyszczenie właśnie jakimś takim organicznym materiałem. Clostridium perfringens również w ciągu godzin niszczy strukturę gałki ocznej. My mówimy o tak zwanym panoftalmitis i nawet zagrożeniu infekcją centralnego układu nerwowego. Dlatego tak ważna jest właśnie ta zasada walki z czasem i leczenia pacjenta natychmiast. Tu mamy cały szereg antybiotyków, które są podawane dożylnie, podawane są w kroplach, a nawet my wstrzykujemy antybiotyk do oka, do środka. I robimy to wszystko po to, żeby najlepiej zapobiec infekcji, bądź ją wcześniej leczyć. Tu mamy przykład młodego chłopca, który przyszedł do naszej kliniki, skarżąc się na nagłe pogorszenie widzenia. Tutaj, jak Państwo dobrze się przypatrzycie, na rogówce jest taka szara blizna. On zaprzeczał, że kiedykolwiek miał jakiś uraz. Twierdził, że nigdy nic się z okiem nie działo, a my z oka wyciągnęliśmy kawałek szkła. Także często nawet tak dziwne historie się zdarzają, potrafią dzieci negować wszystko. Jest to dla nas dodatkowa zagadka. Musimy używać dodatkowych narzędzi, metod po to, żeby tego typu stany leczyć. Inny przykład, gdzie mamy pacjenta, który przyjechał do nas z innego szpitala, tam próbowano wyciągnąć metal. Podczas tych prób gdzieś metal schował się całkowicie w kącie przesączania. Ja tak mówię anatomicznie, to jest takie miejsce pod rogówką, gdzie w zasadzie już nie widzimy w innych aparatach tej struktury. Musimy stosować specjalne soczewki do badania kąta przesączania. Tutaj stan już zbliżał się właśnie do rozwoju infekcji, a w przypadku metalu, jeśli on jest w oku, ten metal zachowuje się tak jak niepomalowana brama na przykład, czyli rdzewieje. I proces rdzewienia powoduje uwalnianie jonów. Jony są trujące i w zasadzie w sposób chemiczny niszczą całą gałkę oczną, całą jej strukturę. Tu mamy chłopca 6-letniego, który przyglądał się czyszczeniu jakichś metalowych elementów. Ojciec wykonywał te czynności. Kawałek takiego
wielkiego drutu, przebił gałkę oczną. Widzimy tutaj operację. Jeszcze raz przypominam, że często płaczemy z tymi pacjentami, bo to jest małe dziecko, cała rodzina, a my jako chirurg musimy operować jeszcze w nocy. I to bywa to naprawdę pierwsza, druga w nocy. Przyjeżdża ekipa anestezjologów i właśnie w ten sposób leczymy te dzieci. Większość z tych przypadków, które tu pokazuję Państwu, zakończyły się pełnym widzeniem, co jest wielkim sukcesem. Ja tu chcę podkreślić też rolę pana profesora Junemana, który nauczył nas. Oczywiście tego typu doświadczenia zbiera się zespołowo, wymienia się poglądy na zjazdach. Mamy wielu wspaniałych chirurgów i w Polsce, i w Lublinie. Natomiast zawsze jakiś głos doradczy z zewnątrz, że albo robimy jeszcze inaczej, albo powinniśmy właśnie ustawić system, żeby operować na dyżurze. Potem diametralnie zwiększa, poprawia sukcesy naszych operacji. Także współpraca zagraniczna, współpraca z innymi ośrodkami pozwala na to, że w tej chwili w Lublinie mamy dobrze działające ponadregionalne Centrum Leczenia Urazów Oka. I tu widzimy usunięcie właśnie, też młody człowiek, kawałek metalu przebił rogówkę, przebił soczewkę. Ten metal leży na plamce, przy plamce, o której pan profesor Gruszecki wspominał. I po to, żeby te barwniki nadal dobrze działały, musimy bardzo szybko ten metal z oka usunąć, bo z jednej strony grozi nam tu zakażenie. Jeszcze raz, te wszystkie bakterie tylko czyhają, żeby się bardzo szybko rozwijać. My podczas tej operacji podajemy już antybiotyki do oka. Ponadto, jeśli by ten metal został, to jeszcze raz te wszystkie reakcje chemiczne, korozja by spowodowały uszkodzenie również plamki, uszkodzenie również struktur. I w ten sposób widzimy, tutaj są bardzo precyzyjne mikronarzędzia użyte do tej operacji. Wszystko jest pod mikroskopem. Jednoczasowo była zoperowana zaćma, w tej chwili jest właśnie, są już leczone skutki tego ciężkiego urazu i tego wniknięcia ciała obcego do oka, do środka. Ten film ja już prezentowałem, zresztą był prezentowany w mediach. I proszę, to on tylko obrazuje, jak są często jakieś nieprzewidywalne i zaskakujące okoliczności urazów. To jest mała dziewczynka, 6-letnia, która miała inhalację, inhalator, który miała na twarzy. Ten niebieski pasek to jest ta część, która utrzymuje inhalator właśnie na odpowiedniej pozycji. Nagle i też jedna wielka tajemnica, jak to się stało. Sprzączka strzeliła w oko. Prawdopodobnie ktoś tam naciągał, musiała sprężynować i przebiła rogówkę. I tak jak harpun, otworzyła się pod tęczówką. W tej chwili musimy użyć specjalnej techniki, żeby wyciągnąć gigantyczne ciało obce z oka, właśnie po to, żeby ratować i strukturę oka, i widzenie. Efekt tych operacji bardzo drastycznych był świetny. Dziecko widzi, natomiast pamiętajmy, że nawet takie ryzyko, że musielibyśmy to oko usuwać, a też takie, że tak powiem, scenariusze były tu pisane, spowodowałyby, że twarzoczaszka wówczas rozwija się nieprawidłowo i to byłby to dramat dla dziecka, pomijając, że sama utrata widzenia jest dramatem. Dlatego tu troszkę staram się tak w sposób lżejszy, ale mówić naprawdę o wielkich dramatach ludzkich, dziecka, dla całej rodziny, dla samego dziecka. No, jeszcze oczywiście my staramy się pacjentowi maksymalnie pomóc
Tak jak mówię, ten wynik również był bardzo pozytywny dla naszej małej pacjentki. Potem były następne operacje wykonywane, wszczepiona sztuczna soczewka. Także efekt terapeutyczny został osiągnięty. Teraz chciałbym tylko pokazać, jak ciężkie potrafi być uszkodzenie oka, gdzie na przykład potrafi, przechodząc ulicą, widzimy pracujących robotników, nagle strzela właśnie kamień czy metal i nagle nasz świat się zawala. Także tych filmów mamy oczywiście bardzo dużo, tych przypadków. Ja myślę, że przede wszystkim pamiętajmy, jeśli sami wykonujemy prace domowe, bardzo ważne jest używanie okularów ochronnych. I tym chciałbym powoli kończyć moje wystąpienie, bo proste okulary ochronne mogą zapobiec wielu tragediom i mogą przede wszystkim uchronić nas samych i pacjentów przed tego typu drastycznymi, dramatycznymi przeżyciami, które potem leczymy miesiącami i latami, często wspomagając się doświadczeniem neurologów. Za chwilkę usłyszymy podejście neurologów do leczenia bardzo poważnych schorzeń. Tutaj chciałbym zakończyć moją prezentację już pokazaniem, co się może stać. Tego typu kamień również może znaleźć się w oku. Często bardzo poważne urazy mają całkiem dobre rozwiązanie. Tak jak tu widzimy naszą pacjentkę, bo naprawdę ciężkim urazie. Tak wygląda współczesna sala operacyjna. Także proszę zobaczyć, tak jak koledzy przy badaniach podstawowych, to my też mamy całe spektrum sprzętu, wizualizacji. To jest aparat 3D, także operujemy. Dzięki temu możemy również szkolić w tych samych warunkach naszych młodych chirurgów. W Lublinie to się odbywa, także w tej chwili rzeczywiście technologia pozwala nam na bezpieczeństwo i naprawdę dużą skuteczność naszych operacji, ale najlepiej zapobiegać, a nie leczyć. I to jest podstawowa zasada, z którą chciałbym dzisiaj zakończyć. Jeszcze raz chcę wyrazić radość i wdzięczność kolegom, że zechcieli zorganizować to sympozjum na cześć naszego gościa i doktora honorowego naszego uniwersytetu, pana profesora Anselma Junemana. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo, panie rektorze. A właśnie o tym podejściu neurologicznym opowie nam pan profesor Konrad Rejdek. Zapraszamy, panie profesorze. Pointera wskaźnika nie ma. Aha. I prosiłbym o przełączenie tej mojej prezentacji. To w międzyczasie chwilka przerwa techniczna, ale bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej ważnej konferencji, ale ja szczególnie czuję się zaszczycony, że mogę wystąpić w tak doniosłym dniu na cześć wspaniałego eksperta, przyjaciela Lublina i osobiście również uważam się za przyjaciela Anselma, więc jest to tym większy zaszczyt dla mnie. Więc przypadło mi, aby trochę w roli neurologa, ale też pokazać, jak złożona jest ta nasza współpraca. Czuję się troszkę wręcz skrępowany, bo zauważmy, wysłuchaliśmy trzech pięknych wykładów, które dotyczą
tej małej struktury, jaką jest gałka oczna, a my neurolodzy musimy rozgryzać tajniki całego labiryntu, jakim jest droga wzrokowa i de facto tutaj też tyle fascynujących różnych sytuacji może się zdarzyć, a neurologia no, jest taką dziedziną, która od lat trochę musi kierować się wręcz podobnymi ścieżkami jak detektywi, bo muszę przypomnieć, że słynny detektyw Sherlock Holmes był wzorowany na postaci neurologa z Londynu, profesora Gowersa, który przez godzinami rozmawiał z autorem Conan Doyle'em, no i właśnie zdradzał tajniki, jak neurolodzy muszą rozstrzygać różne problemy, chociażby samą rozmową z pacjentem, w owym czasie nie używając narzędzi specjalistycznych. Kora potyliczna to jeszcze bardziej skomplikowana i ciekawa struktura, która kryje w sobie tak dużo tajemnic, że nadal jest to obiekt różnych badań, analiz, korelacji między tym, co zgłasza pacjent, a też strukturalnym uszkodzeniem i patologią, która często nie jest widoczna pod mikroskopem, więc to jest ta trudność, ale stąd ta nasza praca jest tak fascynująca. I to jest taki model funkcjonowania systemu widzenia. Zauważmy, że w korze wzrokowej kryje się wiele takich centrów, które zawiadują i dokonują właśnie tej analizy percepcji finalnej różnych obiektów, które widzimy i to wspaniałe dzieło natury, które zakodowało właśnie centra. Zauważmy, że w każdym z nich postrzeganie koloru, ruchu, rozpoznawania twarzy czy miejsc, całych kształtów, ale też kojarzenia słów, czyli musimy nadawać odpowiednie słowa dla tego, co widzimy. To wszystko jest zakodowane w korze mózgowej, ale oczywiście nie jest to tylko ta struktura, bo mamy również bardzo ważny aspekt kory asocjacyjnej, która właśnie zapamiętuje, nadaje znaczenie tym bodźcom, które otrzymuje pierwszorzędowa kora wzrokowa, i te projekcje do kory ciemieniowej, ale też i płatów skroniowych właśnie rozdziela, zauważmy, gdzie to jest, co to jest, czyli nadanie sensu tymże bodźcom musi być odpowiednio zinterpretowane, zakodowane i dzięki temu możemy utrwalać nabyte obrazy i nauczyć się ich i odpowiednio interpretować. Neurolodzy działają od lat podobnie. Przywołam postać Olivera Sacksa, który jest bodajże jednym z najsłynniejszych neurologów w takiej przestrzeni publicznej, popularno-naukowej. Jest to autor wielu książek, noblista. Za jedną ze swoich książek, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, otrzymał Nagrodę Nobla. Też jedna z jego książek została uwieczniona jako hollywoodzki film Przebudzenie, gdzie analizowano fenomen wybudzania pacjentów ze śpiączek. Stąd oczywiście pokazuje to, jak bogata jest manifestacja wielu chorób neurologicznych i właśnie przywołując cytaty z tejże książki, autor opisuje
prawdziwy przypadek jednego z pacjentów. Był to wybitny muzyk, który potem pracował jako wykładowca w Akademii Muzycznej. I coś się dziwnego zaczęło dziać. Tenże doktor P., jak został tu opisany, popełniał liczne błędy. Wspaniale prowadził zajęcia, niezwykle ciekawe dla studentów, ale miał problemy z rozpoznawaniem chociażby swoich studentów, którzy wstawali, przed nim występowali. Wpatrywał się w ich twarze i dopiero po głosie był w stanie rozpoznać, który to jest z nich, więc, ale on był zupełnie nieświadomy tychże swoich pomyłek. Owszem, potem z czasem sprawa jeszcze bardziej się komplikowała. Dopiero kiedy rozpoznano u niego cukrzycę, a więc pojawił się element choroby somatycznej, zdecydował się zgłosić do okulisty. No i cóż, okulista po szczegółowym zbadaniu oczu pacjenta stwierdził, że de facto, jak tutaj możemy przeczytać, pański wzrok jest w porządku, stwierdził lekarz, ale są jakieś problemy z tą częścią mózgu, która odpowiada za widzenie. Ja panu nie pomogę, powinien pan pójść do neurologa. Są to bardzo znamienne słowa, które de facto nadal słyszymy w naszej praktyce. No i rzeczywiście na początku neurolog, czyli Oliver Sacks, był troszkę zdziwiony, że przychodzi do niego pacjent pełen poczucia humoru, zupełnie logicznie rozmawiający, bez cienia jakiegoś otępienia, jakichś problemów psychicznych, ale szczegółowa analiza jego zachowania i szczególnie rozpoznawania różnych obiektów wykazała, że rzeczywiście popełnia liczne błędy. No i, ale sam pacjent zaprzeczał temu faktowi. Zauważmy, czy coś panu dolega? Nic mi o tym nie wiadomo, odparł z uśmiechem, ale ludzie uważają, że coś niedobrego dzieje się z moimi oczyma. Więc na końcu wizyty sprawa zrobiła się jeszcze bardziej dramatyczna. Pacjent, żegnając się z lekarzem, zaczął rozglądać się po pomieszczeniu, szukając swojego kapelusza. Jakież było zdziwienie, że sięgnął, dotykając głowy swojej żony i próbował sobie ją nałożyć na swoją głowę. Więc to jest rzeczywiście fakt autentyczny i pokazuje problem chorobowy, który jest dobrze opisany od wielu, wielu lat. Agnozja wzrokowa. Pacjenci mimo prawidłowej impulsacji wzrokowej nie są w stanie właściwie zinterpretować tychże obrazów i mylą je w różnych konfiguracjach. To opisał Sigmund Freud, analizując też sferę trochę psychiatrii w tym aspekcie. A wiemy teraz, że tych przykładów agnozji wzrokowej jest bardzo wiele. Nie są to przypadki psychiatryczne bynajmniej. Wiążą się z uszkodzeniem konkretnych okolic kory mózgowej. Agnozja przedmiotów, dwa typy, apercepcyjna agnozja wzrokowa, asocjacyjna, czyli możliwość trudności z rozpoznaniem całego obiektu, a wyłapywaniem tylko fragmentów, czy też widzenia tychże obiektów, ale brak możliwości zinterpretowania, więc nasz pacjent, dr P., miał właśnie tą asocjacyjną agnozję wzrokową. Mamy przykład prozopagnozji, czyli brak zdolności rozpoznawania twarzy. Rzeczywiście pan profesor Gruszecki pokazał nam to zdjęcie, ten obraz Matejki. Gdyby rzeczywiście wyjąć twarze naszych wspaniałych okulistów, mamy przykład prozopagnozji, czyli widzimy obiekt, widzimy wszystko dookoła, ale nie jesteśmy w stanie rozpoznać poszczególnych osób po twarzy. Miałem pod opieką kilku pacjentów z tego typu problemem. Wiązało się to z rzeczywiście wybiórczym uszkodzeniem kory wzrokowej. Jeden przypadek się nie potwierdziłby, to mój znajomy, który mijał mnie na ulicy, ale był mi winny 200 zł, więc łatwo było to
rozpoznać, że nie mamy do czynienia z prawdziwą prozopagnozją. Też agnozja kolorów, czyli brak możliwości rozpoznania poszczególnych kolorów. Teraz mamy narzędzia, aby różnicować te stany, wykrywać różne typy defektu, uszkodzenia, czy na poziomie strukturalnym, wyraźnym, chociażby jak w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu, czy hipoksji, zatrucia substancjami, to również na poziomie metabolicznym ten kolorowy obrazek pokazuje czynnościowy rezonans. Często w chorobie Alzheimera czy innych typach neurozwyrodnienia dochodzi do zaniku wybiórczego tychże okolic i tam spadek metabolizmu wiąże się z tymi objawami. Kolejny zespół chorobowy, który znany jest od lat, ślepota korowa, czyli uszkodzenie tej pierwszorzędowej kory wzrokowej jest tutaj podłożem zespołu. Wzrok pacjenta, czy oczy, gałki oczne, otrzymywanie bodźców zewnętrznych jak najbardziej jest prawidłowe, ale niestety brak jest tego elementu odbioru bodźców i interpretacji. Też się to zdarza, są to w naszej praktyce bardzo często widzimy pacjentów z połowiczym uszkodzeniem jednostronnym, której z półkul mózgowych związane z udarem mózgu. Rzadko zdarza się zespół obustronnego uszkodzenia. Też obecne techniki rezonansowe mogą wykazać ten problem. Często badając pacjenta prostymi metodami już wiemy, że uszkodzenie jest na tym poziomie, ale oczywiście potrzebujemy potwierdzenia w oparciu o badania strukturalne. Jest taki zespół Antona Babińskiego, niezwykle rzadki, ale rzeczywiście spotykany. Też mieliśmy kilka przypadków w klinice. Chodzi o pacjentów, którzy zupełnie też mają właśnie tą brak świadomości swojego problemu, czyli nie wiedzą o tym, że są chorzy, mimo że nie widzą. Pacjenci doznają w swoim odbiorze różnych bodźców wzrokowych. Oni widzą obrazy, tylko oczywiście nie są to zupełnie rzeczywiste obrazy. Często zaprzeczają zupełnie swojej chorobie i rzeczywiście to jest już opisane od wielu, wielu lat, wówczas gdy nie wiedziano skąd, jakie jest podłoże tychże zaburzeń, ale rzeczywiście może wystąpić. Bardzo ważne jest badanie pacjenta i ocena, czy z kolei zachowane są lub nie odruchy na bodźce wzrokowe. To może też różnicować stany chociażby udawania, czyli są osoby, które mówią, że nie widzą, a tak naprawdę zupełnie prawidłowo odbierają swoje świat zewnętrzny. No i na koniec zespół Charles Bonnet, który jest to też od lat opisywany zespół. Mamy tu opis też prawdziwego przypadku kobiety, która trafiła na SOR, zaniepokojona tym, co się dzieje w jej sferze widzenia, doznawała różnych halucynacji, widziała dziwne obrazy, często zniekształcone, przypominające troszkę jak kreskówki z filmów animowanych. Przerażona, że coś się z nią dzieje, ale miała pełne poczucie tego, że to jest fałszywy obraz. Stąd różnicujemy to z typowym zespołem psychiatrycznym, prawda, halucynacji wzrokowych. Wówczas pacjent z reguły nie jest świadomy tego, że to jest zupełnie fałszywy obraz. W naszych realiach neurologicznych my badamy pacjentów, którzy wiedzą o tym, że to jest zupełnie nieprawidłowe, ale przed ich oczami różne te obrazy się pojawiają. I cóż,
to jest też znany zespół, słynny szwajcarski neurolog, naukowiec, filozof, opisał swojego dziadka 86-letniego taki właśnie syndrom. Tu mamy do czynienia z zespołem uszkodzenia wzroku na poziomie siatkówki, z tym, że dochodzi do pewnego odhamowania aktywności kory mózgowej asocjacyjnej. Zauważmy, że udaje się często w takiej sferze publicznej opisać te wizje pacjentów, którzy doznają tego zespołu. Tutaj mamy program z Kanady, Toronto News, gdzie właśnie telewizja odwiedziła pacjenta w starszym wieku, pana, który opisał bardzo szczegółowo wizje, których doznawał. Szczególnie występuje to wieczorem, aż nasileniu ulega wówczas, gdy dojdzie do gwałtownego pogorszenia wzroku, już po diagnozie oczywiście okulistycznej, badając techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego, zauważmy, że właśnie dochodzi do takiego fałszywego stymulowania ze strony kory asocjacyjnej. W związku z tym, że nie otrzymuje prawidłowych bodźców z drogi wzrokowej. Także niezwykle ciekawy zespół. No i cóż, czeka nas wiele nowych odkryć. Neurologia obecnie przeżywa wręcz renesans, jeśli chodzi o różne możliwości badań, więc myślę, że i ten styk okulistyki i neurologii będzie tutaj coraz bardziej się poszerzał i ta współpraca między dwoma dziedzinami będzie tak ciekawa. A to są toczące się wielkie projekty międzynarodowe, finansowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie wręcz tworzone są wielodyscyplinarne modele z udziałem matematyków, fizyków, chemików, ale i oczywiście nas, klinicystów, którzy są niezbędni, aby opisać to, co dzieje się z pacjentem. Niestety nie da się postawić diagnozy na podstawie nawet najlepszych obrazów czy badań diagnostycznych bez takiego klasycznego zbadania pacjenta i przeprowadzenia szczegółowego wywiadu. Mózg jest zbyt skomplikowaną strukturą, żeby po prostu wydrukować wynik i z diagnozą. Musimy skorelować to z obrazem klinicznym. A na koniec to taki nasz obiekt, którym się chwalimy, też po części ma pomagać osobom, które właśnie z racji postępującego zespołu Alzheimera tracą zdolność wykonywania codziennych czynności, w tym właśnie problemów z widzeniem, więc tego typu rozwiązania też będą potrzebne, aby utrzymać bezpieczeństwo, ale też i jakość życia nas wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, to był ostatni wykład w trakcie dzisiejszego sympozjum. Dziękujemy bardzo naszym panelistom za przygotowanie i wygłoszenie fantastycznych wykładów i ja tak myślę, że jest to najlepszy dowód na to, że nauką należy się cieszyć i na dowód na to również, że w obliczu wyzwań współczesnej medycyny warto jest być dla siebie wzajemnie inspiracją, tak jak Państwo jesteście dla siebie. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zapraszamy na krótką przerwę, a punktualnie o godzinie 12 rozpocznie się oficjalna część uroczystości nadania tytułu profesora, tytułu doktora honoris causa. Tą uroczystość poprowadzi jego magnificencja rektor, profesor doktor habilitowany Wojciech Załuska. Zapraszamy o godzinie 12. Dziękuję.